Największymi zaletami korzystania z oprogramowania w chmurze jest przede wszystkim wygoda, bezpieczeństwo, elastyczność i dostępność. Oprogramowanie, które działa z natury tylko i wyłącznie na systemach Windows, takich możliwości nie posiada. Dzięki naszej technologii wirtualizacji i dosyłu możliwe jest korzystanie na dowolnym urządzeniu, także nie posiadającym systemu Windows, czyli na przykład na Macach, jak i Linuxach, a także na platformach mobilnych. Urządzenia wykorzystujące system iOS, pracujące na systemach iOS i Android również mogą uruchamiać systemy, które działają w naszej chmurze. To powoduje, że nasi klienci są uwolnieni od swoich biurek, od swoich biur i mogą korzystać z oprogramowania w dowolnym miejscu, na dowolnym urządzeniu, o dowolnym czasie. Kolejny aspekt, bezpieczeństwo. Nasze oprogramowanie hostowane jest w polskich serwerowniach spełniających najwyższe wymagania dotyczące bezpieczeństwa fizycznego, jak i dostępności usług. Zatem klienci nasi mogą być pewni, że dane, które powierzają nam do przetwarzania, będą dostępne 24 godziny na dobę i nie zostaną utracone. Nawet gdyby zdarzyło się jakieś nieszczęście czy katastrofa, kopie bezpieczeństwa są wykonywane nie rzadziej niż 3 razy na dobę, zatem odzyskanie danych nie powinno być bolesne dla naszych klientów, a jest nieporównywalnie wyższe niż w przypadku tradycyjnego modelu, gdzie klienci oprogramowanie trzymają u siebie. Nie ma rozwiązań idealnych, także rozwiązania chmurowe również mają swoje wady. Jedną z takich wad jest, wydaje mi się, konieczność ciągłego bycia online. Natomiast dotyczy to się usług nie tylko IT-Mation, ale wszystkich dostawców usług chmurowych. Natomiast ta wada dotyczy się coraz mniejszego grona firm. Drugą taką wadą to jednak firma tudzież właściciel firmy nie jest w posiadaniu oprogramowania, czyli ta psychologiczna bariera nieposiadania czegoś, a wynajmowania dla niektórych wciąż może być do przejścia. Jednakże wydaje mi się, że oprogramowanie powinno być ostatnią rzeczą, którą tak naprawdę kierownik jednostki powinien chcieć posiadać na własność. Dlaczego? Dlatego, że dobre oprogramowanie dla biznesu charakteryzuje właśnie elastyczność dostosowywania się do zmieniających się warunków otoczenia. I o ile to może brzmieć tak bardzo gołosłownie, o tyle proszę zobaczyć, codziennie prawie słyszymy o jakimś innym ataku hakerskim, tudzież ransomware, tudzież innych atakach, które powiedzmy szyfrują dyski, tudzież blokują dostęp do oprogramowania, do baz danych. Tak naprawdę producenci oprogramowania te luki uzupełniają na bieżąco, także jak tylko ktoś aktualizuje swoje oprogramowanie, nie doprowadza do tak zwanego właśnie starzenia się oprogramowania, raczej będzie bezpieczny.